My się witamy z kolejnym naszym gościem, Michał Czernicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktor. Kiedyś w przyszłości może reżyser, człowiek po przejściach. Tak, no tak. I z przeszłością. Z przeszłością czy z przyszłością? No o przyszłość to bym cię chciał zapytać, ale z przeszłością na pewno tak, nie? Każdy ma jakąś przeszłość. No jeżeli nie? Bierzesz, otwierasz twoją książkę i tam jest napisane, że ty wybrałeś życie, no to znaczy, że było krucho. Tak, że mogłem wybrać inaczej. Jak? Po prostu. No, żeby wybrać nie życie. Okej. Okay. Nie życie znaczy to, co myślę? No tak, znaczy myślę sobie, że to było... A co, aktor ma tak, że albo tak, albo tak? Nie wiem, chyba w tym przypadku akurat wybór jest taki zero-jedynkowy, nie? No. Że albo jesteś po tej stronie, albo po tamtej. To co się zadziało? Opowiedz albo się wahasz. Opowiedz tym, którzy za cholerę nie wiedzą, z czym cię kojarzyć, co się zadziało takiego w twoim życiu, żeby cię poznali. No nie mogłem się zdecydować, czy żyć, czy nie, bo zmarł mój ojciec bardzo wcześnie i było mi mniej do śmiechu niż teraz. Ile on miał lat wtedy, kiedy rak do niego przyszedł? 52. No to ty już miałeś... Ja miałem wtedy 16 lat. I to był moment, kiedy nie mogłeś tego dźwignąć? No tak. I wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy się złożyło na to też. To znaczy, że jakby taki, że tak powiem, klimat emocjonalny w mojej rodzinie nie sprzyjał temu, żeby sobie z tym dobrze poradzić. Nie? Ale z uwagi na śmierć, czy jeszcze inne rzeczy? Nie, no, generalnie biorąc, przez wiele lat tak było, że o emocjach niespecjalnie umiano, niespecjalnie chciano. Ale co, bo Śląsk, bo Męsk, bo taka właśnie rodzina, że tam jesteśmy skupieni. Wydaje mi się, że to, rzeczach, że ze Śląskiem, z Zagłębiem to nie ma wiele wspólnego, a bardziej to ma wspólnego z takim, z tym, co jest wspólne dla naszego pokolenia i 7, naszych 8? Rodziców. 7-8. Ty też? No. Podobno na styczeń? Wodnik? Jesteś starszy. No tak. Baran. Tak. Specjalnie to zapytać. nie bierz tego do siebie. Nie. No ale to nasze pokolenie to jest, wiesz, znaczy, o tyle ono jest fajne patrząc na dzisiejsze i niczego mu nie ujmując, że myśmy wiedzieli, że na pewne rzeczy musisz zapracować, musisz się skupić, musisz zapieprzać, żeby się udało, nie? Tak, ale ma to swój koszt w naszym przypadku. Mhm. To znaczy, my się uczymy, moim zdaniem, my wychylamy wskazówkę, jak widzę po tym, jak ja z żoną wychowujemy dzieci, że my wychylamy wskazówkę w drugą stronę. Ale musimy to zrobić, bo nasza była przechylona bardzo w taką stronę, że wiesz, że raczej sam po prostu, nie? No. Co tam mówili chłopcy na trzepaku? No to właśnie tak rób. No tak jak mówili. No. Że ten proces wychowania właściwie trochę po omacku i każdy robił na własną rękę, nie? Mm-hmm. No i wyszło, jednym wyszło, a drugim nie wyszło, nie? Wczoraj byłem na przykład tam sprzątać groby i widziałem grób mojego kolegi, nie? Konrada, który miał lat, jak zmarł, nie wiem, czy dożył 30. Mm-hmm. I myślę sobie, że to jest udział niestety sporej części osób, z którymi się wychowywałem na osiedlu. To znaczy, że ci ludzie odchodzą, jeżeli nawet nie odeszli fizycznie, to odeszli w taki sposób, wiesz, wewnętrzny, w środku, że nie poznaję ich na przykład, kiedy ich spotykam na ulicy, że są w takim stanie. Ale myślę sobie, że to akurat nie dotyczy tam miejsca, z którego się wywodzisz, tylko wydaje mi się, że to jest jakieś doświadczenie właśnie bardziej pokoleniowe i nawiązując do tego, czym jest ta książka, ona z odbioru, z recepcji widzów, przepraszam, czytelników, ja widzę, że to jest, że ludzie podzielają tę opinię, że to tak właśnie jest, że w sensie nikt nie odnosi, nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś mówił, że słuchaj, współczuję ci, miałeś takie dzieciństwo i tak dalej, tylko ludzie odnoszą to bezpośrednio do siebie. Słuchaj, właśnie, kurczę, jest podobnie, jakbym czytał o własnym życiu, że to, że wydaje mi się, że chcąc, nie chcąc, że to akurat jest dodana jakaś wartość, że trafiliśmy w taki rodzaj pokoleniowej jakiejś takiej, wiesz, sprawy, niemocy jakiejś takiej emocjonalnej. Ale nie masz takiego poczucia, że okej, musimy dalej, nie? Napracować na pewne rzeczy, ale że przynajmniej coś jednak fajnego się działo. To był fajny czas. To od tego 78 do teraz, no. No pewnie, że był fajny. Wiesz, nie było łatwo, lekko i przyjemnie i to też jest właśnie fajne. To no tak ale trochę... pytanie, czy wiesz, czy naszym dzieciom jest lekko, łatwo i przyjemnie? Myślę, że też to nie do końca. Ale sam powiedziałeś, że twoja wajcha w drugą stronę, nie? W drugą stronę. To na
nawet pewnie tak trochę celowo, żeby się wyrównało, tak? No myślę, że tak, że to, czego nie miałeś, chcesz dać w dwójnasób, nie? No tak, ale nie masz tak, no ja jedno dziecko, 6 lat, Zocha. Mhm. I też masz tak, że w którymś momencie choćbyś umiesz ten most zbudować, żeby ono potem przeszło, ale gdzieś się zatrzymujesz, myślisz sobie, kurczę, daj jej narzędzie do tego, żeby sama sobie gdzieś tam zbudowała, bo przecież tobie nikt nie dawał też. Może na inną skalę, ale jednak, nie? No pewnie, zgadzam się, tylko myślę sobie, że co za różnica, czy masz kłopot z nadmiarem, czy z niedoborem, nie? Znaczy, to jest po prostu deficyt albo nadmiar i wydaje mi się, że to trudno, ja bym się nie odważył wyrokować, co jest łatwiejsze. No, ale to nie jest tak, że mamy twardsze tyłki dzięki temu? No, pewnie tak, tylko że ten mur, który budujesz wokół siebie, to tak jak Kapuściński pisał w tym w podróżach Herodota o Chinach, że ten mur, który miał ich chronić, jednocześnie ich oddziela od świata, nie? To jest niestety... To jest niestety powód też w zasadzie, dla którego ta książka powstała, bo myślę sobie, że mówienie otwarcie o swoich emocjach to nie jest, kurczę, no, ani moja mocna strona, ani jakby wspólnie pokoleniowo z ludźmi, z którymi się znam, to tak jest. Wiem, że kończyłeś inną, ale tu za chwilę mamy szkołę aktorską na Miodowej. Tak. No, ale gdyby nie Korki, pojechałbym tam. Natomiast myślę sobie o jednym. Emocja to jest przez coś, co jest wpisane w twój zawód, nie? Ty grasz na emocjach cały czas. No tak. No. Czyli umiesz sobie jakoś je zapanować. Ja jestem od 15 lat w zawodzie, nie? No. Dopiero, tak? O to ci chodzi. Nie, że musiałem najpierw przejść tę 4-letnią szkołę. Musiałem się tego po prostu nauczyć, nie? Ale gdzie można się nauczyć tego? No, na przykład w Krakowie. Na ulicy, jak się nazywa ta ulica? Co się tam będzie? No tu mamy tą Miodową, w Krakowie nie pamiętam, gdzie szkoła. ST teraz, PWST. Ale przyszedłeś z ulicy normalnie i powiedziałeś, chciałbym? No w zasadzie tak, bo ja nie miałem z teatrem nic wspólnego, że w sensie potem na tych egzaminach sobie uświadomiłem, co ja w ogóle robię, że się do szkoły teatralnej chcę dostać i może ten okres przygotowawczy, tam te parę miesięcy przed trochę mi otworzyły oczy, z czym w ogóle to się będzie jadło, ale mnie ta szkoła była potrzebna do czegoś innego, no właśnie naprawdę do tego, żeby się lepiej orientować. Zobacz, i lepiej Domino wyrażać. Pokażesz małego? O, ale cudnie. Nie masz tak, że cię serducho łapie fajnie? Tak, no wiesz, fajnie, masz czas, że... mógłby go trochę, tak go trochę zostawił, nie? No ale widzisz, no właśnie, nie pomógł, bo widzisz? Tak, mówi, chłopie, naucz się przechodzić przez przejście dla pieszych. Cudna rzecz. Myślę, i wylądowałeś tam i mówisz, chciałbym, ale sam mówisz, że jeszcze nie bardzo wiedziałeś, czym to się je. A dzisiaj, no kiedy już wiesz, to co cię w tym najbardziej przeraża wciąż? Przeraża? W tym zawodzie, tak. Nic. Nie, to nie. No, ale to jest najłatwiejszy i najlżejszy i najbardziej przyjemny zawód świata, chyba. No nie, ale jakbym ja miał mówić, to jednak jest przynajmniej na razie więcej plusów niż minusów. Znaczy, ja te cienie też poznałem, bo w cieniu, że tak powiem, chodziłem przez wiele lat w tym zawodzie też. Ale cień to znaczy, że jesteś, wiesz, no, musisz zarobić na swoją pozycję, że musisz się przebić, pokazać. No, że jesteś anonimowy, że właściwie, że ta anonimowość w tym zawodzie jest czymś takim, wiesz, mimo tego, że wiesz, że coś robisz dobrze, to nie robisz, nie wiem, pewnych projektów z uwagi na to, że po prostu jesteś anonimowy i tyle. To nie jest, że masz mniejsze możliwości, czy masz mniejsze umiejętności, tylko to wynika... Ale z nawet jak masz papier na to, że jesteś po prostu Michał Czernecki, jest aktorem, ma na to papier i uznaliśmy tutaj inni znani aktorzy, że mu się udaje. No papier akurat wydaje mi się, że w tym zawodzie o tyle on jest uczciwy, że to jest taki zawód, wiesz, że w sensie, że włączamy kamerę i albo umiesz, albo nie umiesz. Tak. Albo działa to, albo nie. Albo jesteś wiarygodny, albo jesteś niewiarygodny. Albo ludzi rozbawisz, albo ich nie rozbawisz. I to w sensie to jest takie zero-jedynkowe. I to mi się na przykład w tym zawodzie, bo pytałeś, co mi się nie podoba, ja bym wolał mówić o tym, co mi się podoba. No to mów. I to ci się podoba, że każdego dnia się musisz sprawdzić? No tak. A teraz jak wsiadałeś tutaj, to myślałeś sobie tak, wejdę tam, no ale to co tam? Nie wiem, co będą ludzie pisać, nie obchodzi mnie to. Czy myślałeś sobie, kurczę, co ja tu zrobię takiego? Jak ja tą rozmowę, nie wiem, poprowadzę, albo jak w nią wejdę, żeby to było dobre. Że jak wysiądę, on mi podziękuje, to ja uściskam Natalię Kukulską po drodze, ale jednocześnie powiem sobie, kurczę, warto było wstać. Nie, ja byłem ciekawy bardzo spotkania z tobą, bo śledzę twój program i to były rozmowy z reguły takie, które widziałem, że kosztują i ciebie, i gości, i że były ważne. To znaczy, że to nie są takie, wiesz, pogaduchy o niczym. Bo też to jest, bardzo ci za to dziękuję, ale też myślę sobie, że czas nam sprzyja. To znaczy, jeżeli masz
masz rozmowę, która trwa 3 minuty, to tak naprawdę nawet nie wiesz, jak się do niej przygotować. Jak masz czas na to, że ta rozmowa z uwagi na sytuację tutaj potrwa poważnie, 20 albo 30 minut, to przez te 30 minut musisz nieść swoją historię, a to nie zawsze jest łatwe, nie? Nie zawsze, ale z drugiej strony myślę sobie, że jak masz taką elementarną ciekawość, a ty ją masz, widza i znaczy, przepraszam, gościa i spotkania, no to jest już, wydaje mi się, 3/4 sukcesu, nie? No. Bo wydaje mi się, że spotkanie jest ważne. Dla mnie w tym zawodzie są ważne spotkania. Przecież, kurczę, ja jestem znikąd i nagle, nie wiem, stajesz na scenie i obok ciebie stoi Janusz Gajos, nie? Którego całe życie oglądałeś, w sensie tu jakaś, jeszcze w czerni i bieli, nie? Wtedy. To no znaczy, tak, że to on jest w ogóle odrealniony, no bo to wszystko było w czerni i bieli. Tak jak wojna, nie? Że na przykład u nas wojna dla naszego pokolenia była czarno-biała po prostu. I że filmy wojenne, jak zacząłem oglądać na początku w kolorze, to wydawało mi się, że to jest nie o tym, nie? Że to nie jest ten czas. Więc myślę sobie, że to tak trochę działa, że dla mnie te spotkania ciągle zachwycają. To znaczy, ja nie odcinać zacząłem kuponów w tym zawodzie jeszcze. A chyba to jest początek końca, jak zaczynasz, nie? No, wydaje mi się, że trochę tak. To znaczy, jak gaśnie ci ciekawość, takie spotkania i wiesz, takie chęć podejmowania ryzyka. Ja lubię ryzyko, w sensie lubię ryzyko w relacjach, lubię ryzyko w zawodzie swoim. I w życiu. I w życiu. No, nie, w życiu może mniej. Nie, w życiu nie. W sensie... Ale teraz, bo masz synów, masz dzieciaki i dlatego, czy co? No, właściwie teraz pomyślałem, że wczoraj byłem z Kubą, moim przyjacielem, na rowerze i właśnie zaryzykowałem i skoczyłem z takiej skoczni i takiej małej. I nawet ten skok mi się udał, ale potem nie wyhamowałem na liściach i przewróciłem się na rowerze wczoraj. I urwało mi się pedało. To poczekaj, bo koledzy już szukają tytułu. Cudownie ozdrowiony Michał Czernecki jednak wylądował w Onet rano. Czyli... No tak. Dlaczego ozdrowiony? No w sensie, no bo mogłeś się tam wywalić tak, że już być połamany albo coś. No, no to prawda. Ty masz już 40 lat. No. No, i nigdy nie jeździłem po mokrych liściach. To wczoraj na przykład się przejechałem. Nie, no, od wczoraj możesz tłumaczyć. Kochanie, ja się szykuję do roli. Nie, od wczoraj wiem, że jazda po mokrych liściach i hamowanie na mokrych liściach rowerem, nawet z pełną hydrauliką, jest po prostu. Kochane dzieci, tatuś się dowiedział po 40 latach, że jazda na mokrych liściach jest niebezpieczna. No. Pamiętajcie o tym, proszę. No ale super, myślę sobie, że to właśnie nieciekawość nie gaśnie na razie. Nie, ale powiedz, bo wspominasz o Gajosie, jednym pewnie z wielu, którzy gdzieś tam wokół ciebie stali i mogłeś z nimi pracować. No tak. To był moment, w którym, bo też jak sobie gadamy o naszym pokoleniu, coś, na co dzisiaj narzekają studenci, na przykład dziennikarstwa, że ich nie ma, z uwagi na brak czasu, nie mają starszaków, którzy by się zatrzymali i powiedzieli tak, mam dla was, nie wiem, pół dnia, pogadajmy sobie o plusach i o minusach tego zawodu, bo im się wszystkim wydaje, że ten zawód jest tak prosty, że jak masz kamerę, gadasz, masz miliony widzów, nie, i nic nie musisz robić. No tak. A kiedyś właśnie był ten moment, że starszaki się zatrzymywały, coś ci powiedziały, to zrób tak, tamto zrób ty inaczej. Ty tego doświadczyłeś? Tak. W Trójce? Najbardziej. No że miałeś Kaczkowskiego, Niedźwieckiego, Wojciecha Mana, Marka Wałkuskiego. I oni się nie sadzili na mentorstwo. Nie, w ogóle jeszcze, nie. Wojciech Mann kończył fajkę i mówił, to było dobre, ale ja bym tam zrobił to tak. I no to, tak. To była cała rada, ale ty ją pamiętałeś na życie. No. Mhm. Ale wiesz co, no, mnie na przykład takie rzeczy spotykają. Na przykład Marian Dziędziel jest takim mentorem, który w ogóle nie jest mentorem. Nie? To znaczy on, gdybyś jest mu tak powiedział, że... Rzekaj, no właśnie, i że on pracuje tak, że patrzy uważnie na to, co ty robisz i na przykład on, jakby, wiesz, tak, on nie ma takiego, że połajanek nie robi, że ci nie daje rad, tylko na przykład mówi ze swojego doświadczenia, że na przykład to wyszło tak, a na przykład można by zrobić tak i wtedy by było trochę inaczej, nie? I myślę sobie, że ja na przykład daleki jestem od tego, bo teraz jest rzeczywiście coś takiego, to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo jest coś takiego, że na przykład zwrócenie koledze, czy koleżance uwagi jest źle widziane. To znaczy jest takie jakieś, że no ale właśnie co ty wiesz o aktorstwie, ty? Że ty jesteś 15 lat w zawodzie, a na przykład a ja rok, no to jakby to nie świadczy o tym, że masz prawo. Rozjadałeś rozumie i masz prawo mnie pouczać. Mm-hmm. A myślę sobie, że to pouczanie, ja jestem od tego daleki, ale jak masz korzenie, że tak powiem, teatralne, jesteś w teatrze wychowany, no to dla mnie to jest współodpowiedzialność za projekt, nie? No tak, znaczy, że poza monodramem raczej jesteście w teamie, nie? No właśnie o to chodzi, że ten team jest nadrzędną sprawą, nie? I że wiadomo, że jeżeli jest dwójkowa scena, to ona należy do kogoś zawsze, to znaczy, że ktoś w niej prowadzi, a ktoś jest dla niego tłem. Partnerem i odbiciem, nie? Tłem, tylko w tym pozytywnym, tego słowa znaczeniu. Kontekstem, nie? Tworzy dla niego kontekst. I wydaje mi się, że to trochę też w młodych ludziach
czasami, którzy właśnie jakby omijają wiesz, teatr i od razu idą na przykład do, nie wiem, do serialu czy do filmu, no to jest, tego trochę brakuje, ale z drugiej strony to są, ja spotykam tych młodych aktorów, bo akurat mam to szczęście, że z nimi pracuję i że myślę sobie, że naprawdę nie jest źle, że to są ludzie, którzy nie mają kompleksów, że którzy mają, wiesz, to nawet nie chodzi o przebojowość, tylko że o pewnego rodzaju pewność siebie taką, która wynika, nie wiem, no właśnie to, co mówiliśmy, że wychyliśmy wskazówkę w drugą stronę, że jakby dochodzi Klosza, do głosu pokolenie, które było wspierane przez rodziców. Ja słyszę to od ludzi, którzy szukają pracowników i oni mówią, że to pokolenie, które dzisiaj przychodzi na rynek pracy jest trudne dlatego, że to jest takie pokolenie, w którym rodzice bardzo często wszystko, co one robiły, niezależnie od tego, czy to było dobre, niedobre, mówili, ale cudowne. Boże, twoja kubka, za przeproszeniem, jest naprawdę piękna. Tak, tak. To, co zrobiłeś, jest piękne, mimo że było fatalne. No tak. I oni teraz przychodzą i słyszą wreszcie jakąś pierwszą uwagę pod swoim adresem, zamykają się, wpadają w depresję, tak, ale to taką bardzo poważną i to jest trudne, no bo musisz powiedzieć nie w którymś momencie, albo powiedzieć źle, ale okazuje się, że to jest za dużo na emocje dla tego kogoś, nie? No, ale ja mam takie doświadczenia na przykład, że spotykam mniej takich ludzi, a więcej takich, którzy mają otwarte umysły, nie? Że którzy się nie zajmują takimi dylematami, jak my się zajmowaliśmy, znaczy przynajmniej ja na przykład, to o tym też jest to, że jakby dylematami nieprzystającymi zupełnie do wieku, w którym jesteś, nie? Że w sensie żyć czy nie żyć, czy na przykład, czy jesteś coś wart, czy nie jesteś wart i cały czas rozkminianie tego w głowie. Myślę sobie, że to chyba nie jest taki czas, chociaż z drugiej strony ta autorefleksja daje to, że masz no taki krytyczny stosunek i do świata, i do siebie. No tylko, że pytanie, żeby on nie był zbyt krytyczny, no bo wtedy w zasadzie stawiasz sobie same ograniczenia i kto cię złapał i wiesz, popchnął w tą stronę życia jednak? Myślę, że nauczycielka moja z liceum, pani Basia Jastrzębska. To była pierwsza dorosła osoba, która mi pokazała taką drugą stronę, to znaczy, że ona mi pokazała nawet, nie ciągnęła mnie na siłę w stronę życia, bo myślę, że to jest bardzo mądry pedagog. Gdyby to zrobiła, to pewnie bym zareagował odwrotnie. Ale ona mnie upewniła w tym, że mogę być podmiotowo traktowany przez dorosłego. Nie? Znaczy, że to, co masz do powiedzenia, to, co twoje myśli, że są intrygujące i interesujące dla osoby dorosłej, nie? Która cię w taki dobry sposób zaczyna postrzegać. Czyli w jakimś sensie sposobem bycia wokół ciebie dowartościowała cię? No tak. Znaczy, no tak, wokół mnie, ale też jakby dając ci pewne wyzwania, dając ci poczucie, że na przykład potrafisz obronną ręką wyjść z różnych wyzwań, które na ciebie czekają, które ona ci stawia. No i myślę tak, a drugą najważniejszą osobą, która utwierdziła mnie w tym, żeby trzeba by nad sobą popracować i w ogóle, to nie jest moja żona, którą spotkałem w niezwykłych okolicznościach. Tak? Na czas, no. W takim momencie, wiesz kiedy jak? Jak się już pogodziłem z tym, że już mnie nic właściwie fajnego nie spotka, to wtedy ją spotkałem. Że jak przestałem czekać na miłość, to przyszło. Ale cóż, gdzie przyszło? Do kawiarni tej samej przyszło? Nie, na scenę, się, pod nie, scenę my byliśmy, byliśmy w takiej szkole policjalnej pracowników służb społecznych, taką długa nazwa, w Katowicach. I tam byłem tylko miesiąc i umówiliśmy się na wycieczkę kiedyś taką z klasową. Ale ty z nią, a nie, klasową. Że pojedziemy, tam się umówiło chyba z 10 osób. Przyszła tylko ona. No przyjechała na dworzec tylko o 7, uwierzysz w to, tylko ona. Rano. No wiesz, kurczę, jedziemy, nie jedziemy? Mówi, no to pojedźmy. I ja zostawiłem tam, wysiedliśmy w Węgierskiej Górce, ja zaprosiłem na kawę i okazało się, że zostawiłem portfel w tym pociągu. Czyli zapłaciła jeszcze za ciebie? Tak, zapłaciła za całą wycieczkę, no i oczywiście zgoniliśmy ten pociąg, tego portfela ostatecznie nie było. W tym pociągu wróciliśmy za jej pieniądze też. I tydzień później byłem w Sosnowcu złożyć tam, no bo dowód został, książeczka wojskowa, wszystkie te dokumenty musiałem, poskładałem wnioski, żeby to, że tak powiem, odzyskać. Zrobić duplikaty. I wsiadłem do autobusu na patelni w Sosnowcu. To 815 to był taki autobus, jechałem do szkoły. I co, ona tam też była? Nie, był pełen ludzi, tak, że wiesz, tak było ciasno. No. I w pewnym momencie spotkałem się oczami z jakimś facetem, nie kojarzyłem, kto to jest. I on się zaczął przebijać do mnie przez cały autobus, tak, że wiesz, tamte. I podchodzi do mnie i mówi, no, dobrze, państwa, no dobrze pana widzę, mam pański portfel. I wręczy mi go. Mnie się wydaje ciągle, jak ci to teraz opowiadam, że to jest taka filmowe historia, którą sobie zmyśliłem, tak, no. Ale moja żona jest świadkiem na to, że nie, ponieważ no, ten dowód fizycznie ja potem miałem. On potem mówi, że nie było w środku już pieniędzy, ale ja byłem w ogóle u pana w domu i sobie myślę, nie, no to jest niemożliwe, żeby był u mnie w domu, tylko że nie chciałem zostawiać w skrzynce, bo macie zepsutą. I to wiesz, to są takie momenty, kiedy ci stają włosy dęba na rękach i sobie myślisz, że ten świat jednak, co my tak naprawdę wiemy o tej rzeczywistości, nie? Fajne. Jak to jest no widzisz, jakie filmowe?
No, filmowy. No, a to już wtedy miałeś ten moment, kiedy zbliżałeś się do aktorstwa, czy nie? Ta szkoła policjalna? Nie, no bo to nie, policjalna. Nie. To no ja policjalną wybrałem dlatego, że się przestraszyłem tych egzaminów do szkoły teatralnej, w ogóle nie pojechałem na nie, a byłem dobrze przygotowany, tylko że po prostu jakoś sobie to, nie wiem, jakoś postanowiłem sobie to po odebrać. Po prostu zwyczajnie pewnie w siebie nie wierzyłeś. No tak, pomyślałem, no tak, gdzie, no, znaczy, gdzie, wymyśliłem. No, spokój, no Gajos może, ale ja. No. No, zobacz, teraz każdy może, nawet Szycy jest aktorem. No to... Uważaj, on wyjechał na wakacje, więc dlatego mogę tak mówić. Nie, żartuję, przecież to z miłości. On ćwiczy boks teraz. Słyszałem. No to... Każdy, bo to wiesz, że jest ten moment, kiedy żyjesz w tej Warszawie i mówisz, to wszystko zrobiłem, co by tu zrobić? Nagle zróbmy tajski boks, ale zróbmy go na Pradze, a nie w Tajlandii. I zaczyna się, no żeby właśnie ten mózg inaczej pracował. No. A ty co masz takiego, żeby... tajskiego, tylko prawdziwy i że tak, to, co powiedziałeś, może tajski powodować, że się zapoznasz z tym. Tajski w kisielu, naprawdę. Natomiast, a ciebie co wyciąga? Bo wchodzisz w scenę i żeby z niej uciec, no to możesz uciec do rodziny. Masz jeszcze jakieś sposoby takie, które cię, wiesz, czyszczą głowę? Dystansują? Mhm. No, nie wiem, to miejsce, gdzie mieszkam, nie dystansuje samo w sobie, bo ja nie mieszkam w Warszawie. W sensie, a, czyli wystarczy stąd wyjechać i już człowiek zbliżej życie. No, wydaje mi się, że no, jak tu przebywasz w centrum tak Warszawy, no to no, to jest taki... miejsce, że dalej od życia takiego prawdziwego być się nie da, no, nie? Tak, to trochę tak mi się wydaje. To co Dawid śpiewa trochę w tej małomiasteczkowej. No, że to w sensie dla mnie ta piosenka jest bliska bardzo, bo to jakoś tak jest. Ale z drugiej strony też bez przesady. Myślę, że tu można być i fajnie jest i to robić na własnych zasadach, nie? W sensie, że to ten dystans musi być w tobie, bo jak go będziesz szukał na zewnątrz tylko, no to się nie uda, wydaje mi się. Albo na chwilę tylko, nie? Albo na chwilę, no. Ten świat jest taki, wiesz, no on jest angażujący, jest taki pochłaniający i że no, jakby tu na ego to czyhają cały czas jakieś takie, wiesz, pułapki, żeby zaczął sobie myśleć, że jesteś fajny, bo ktoś ci napisał, że jesteś fajny. Na przykład, dokładnie. No, ale ci no, ale napisał to we wtorek, a w środę już cię nienawidzi, nie? No, tak. Poza tym, z drugiej strony, idąc za tym tokiem rozumowania, jakby ci ktoś napisał, że jesteś niefajny, to musiałbyś myśleć, że jesteś niefajny. Dokładnie. Jak tu wstać na scenę, wyjść następnego dnia? To jest właśnie zawsze problem tych studentów, nie? Ale przecież on mnie schejtuje, stary, ale albo ty sam wierzysz, że to było dobre i zrobiłeś to na 100% swoich możliwości, wiesz, że było do dupy albo dobre, ale jak będziesz wisiał tylko na opinii widzów, to zwariujesz w sekundę. No, wydaje mi się, że tak. Bo przecież to, że to moja mama zawsze mówi, że to jest taki zawód, że właściwie codziennie poddajesz się, dla niej by to było za trudne, tak, że poddajesz się pod ocenę, że twoja praca jest poddawana permanentnie pod ocenę innych ludzi, nie? I jakoś tam od niej zależy, no bo w sensie zależy w taki sposób, nie? No właśnie, o to chodzi, że w sensie w teatrze takim impresaryjnym to jest 1:1, to znaczy ludzie kupią bilety, no to będziesz zarabiał, jak nie, to nie. I wydaje mi się to dosyć uczciwe, że to mi się w tym zawodzie też podoba. Michał, dzięki bardzo za spotkanie, dzięki. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował. Nie żałuję. Dziękuję już. Ci. Uważaj na siebie. Michał Czerneski, szanowni państwo, Wybrałem życie. O tej książce właśnie sobie trochę plotkowaliśmy. Dzięki. Powodzenia. Ukłony dla rodziny. Nawzajem. Niech się udaje. Trzymaj się. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję, Michał.